Yo, cześć siemaneczku, ja jestem Elvis, witam was moi drodzy bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale ze Skyblocka na serwerze craftmc.pl. I moi drodzy, to co aktualnie dzieje się na mojej wyspie to jest naprawdę absolutny hit, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale ostatnio właśnie Witka z mojej wyspy Kiki zrobiła totalnego pranka, że całą willę drugiego widza przerobiła na kolor różowy, co nie? I w tym momencie, jak już chyba każdy tutaj widzi, tą willę widz sobie naprawił, co nie? Ale on się na niej zemścił w jeszcze lepszy sposób. Ponieważ cały jej domek, który był różowy, wiśniowy, przerobił w najbardziej paskudny, najbardziej absolutnie chamski możliwy sposób drewnem, które jest najpaskudniejszym blokiem w Minecrafcie. Natomiast wszystko to, co u niej na wyspie było piękne i różowe, przerobił normalnie na akację. No spójrzcie sobie na to. Wielki i najlepszy Kubalonka zemścił się za willę. Wygrałem wojnę pranków, pozdrawiam. Dobra, ale zemszę się, zemsta będzie słodka. Zemszę się na pewno. Mogę grać 13 godzin i spójrzcie na to normalnie. Co jest? On tu jej wszystko pozmieniał normalnie. Serio, tutaj tylko jej drzewa samo. On tu jej normalnie posadził jakieś akacje. Też tak mi się tutaj właśnie wydaje, z tego co pisali. On w ogóle chyba jej domek podpalił, no bo tutaj spójrzcie, że normalnie jest teraz woda, bo oni ten pożar gasili, więc naprawdę tutaj było strasznie grubo, jakby dosłownie. Mi się wydaje, że on naprawdę po prostu zajarał jej chatę. No bo ja tutaj wbijam na serwa, no i patrzę, że tutaj po prostu są jakieś tutaj prace ratunkowe, aby ten chat ratować, więc tutaj serio pamiętam, że jest mega grubo i tutaj po prostu na serwerze aktualnie wojna pranków, a tak tutaj bardziej wojna życia i śmierci. Powiem teraz po prostu tyle, subujcie kanał z dzwonkiem, ja też polecam moje streamy codziennie o 20:00. Przy okazji mordowani w tego suba, nie bądź paruwa. I zaraz ta kolejna sprawa, bo tego pranka Kiki zrobiła właśnie z Andrzejem, który swój domek ma tam. No i oczywiście, żeby nie było, on też się na nim zemścił, ponieważ jego pomnik przerobił normalnie na rudo, dał mu różową bluzę i po prostu go strasznie zmodyfikował. Więc naprawdę, tu widzę, że ten prank naprawdę jest też mocno odpisowany. Ej, w ogóle nie, ja tego nie widziałem wcześniej, nie, nie gadajcie. Co się tu stało w ogóle? Ej, no bez jaj. Oni moją willę też przerobili na różowo. Co to w ogóle ma znaczyć? Czekajcie, czekajcie, w ogóle też sobie tutaj zajmę tam letę szybko. Okej, renowacja chyba, a nie renowacja elewacji. No kurde, jakiś to chyba jest żart, nie, to jest serio. Nawet mi szyby przerobili na różowo. To jest najbardziej upierdliwy blok, który się stawia w Minecrafcie. No kurde, bez jaj. Ej, teraz serio? Czuję się zły. Oni nawet moją piękną willę, którą budowałem dobre 12 godzin, przerobili całą na różowo. Jakiś po prostu jest chyba żart, wiecie, jakby naprawdę to się chyba nie stało naprawdę, no bo kurde, no po prostu nie. Oni naprawdę mają tak bardzo dużo czasu wolnego, że grają na serwerze po 13 godzin i robią takie pranki, naprawdę. To w ogóle zauważyłem, że tej Kiki już się za ten domek w ogóle zemściła i z pomnika Kubalonki zrobiła takie coś. Spójrzcie, cały jego skin obok mojego stojący jest teraz różowy. Przejdźcie tę akcję w ogóle. Ten chłop już tutaj po prostu jak na moje nie ma nerwów, żeby grać, naprawdę, jakby spójrzcie. Nawet jego pomnik przerobiła cały na różowo, więc tak szczerze mi się nawet to podoba, że on jej tego pranka tutaj zrobił z tym domkiem akacjowym, no bo kurde, ile może być na wyspie różowego? No naprawdę, bez przesady, to nie naprawdę byczki. Zresztą właśnie swoją drogą w tym miejscu postawiłem nowy budynek. Obok willi normalnie teraz stoi taki wieżowiec, ale Elviso, po co ci jest taki mały wieżowiec, tym bardziej, że w tamtym miejscu masz swój główny wieżowiec. I właśnie też przy okazji, czemu on tak nisko idzie? Czemu on jest taki wysoki? Już wam wszystko to macie, ponieważ uznałem sobie, że w ciągu najbliższych 2 dni nagram film z tego, że ogarniam pierwszych villagerów na swojej wyspie, no bo ogólnie mamy w swojej terenie bazie aż 7 jajek villagerów, no i szczerze, to możemy sobie po prostu postawić tutaj sobie z nimi jakoś mega dobrze handlować. Więc ogólnie w tym właśnie miejscu, na każdym piętrze będzie po jednym ważnym villagerze z jakiejś profesji, a może nawet kto wie, potem będzie tutaj więcej, ponieważ tutaj serio potrzebujemy ogólnie wieśniaków po to, aby zdobyć nielegalne itemy, których nie można zdobyć w inny sposób na skyblocku niż w ten sposób. Więc serio, jak na moje, to będzie w ogóle mega mocny case, że naprawdę tutaj Elviso ogarnie sobie w ogóle, że tutaj spójrzcie, jaki jest widok na moją wyspę, jakby naprawdę. Ta wyspa jest dość duża już, to nie, ale tutaj w ogóle ten prank z tym, w ogóle, ej, nie mamy litry! O kurde, myślałem, że umrę, ale tutaj jednak żyje, więc spoko. Też w ogóle, moi drodzy, by the way, w tym miejscu w ogóle, za moim wieżowcem, domek buduje nowa osoba na naszej wyspie, czyli Mizzlamp. Spójrzcie, jak mu to ładnie wychodzi. Ej, gościu, bogujesz mnie. Spójrzcie normalnie, jak on ten domek buduje. Dałem mu challenge, żeby jego dom miał 4 piętra. No i na razie ma 3, więc szczerze, mega by to w ogóle ładnie wychodzi, bo to jest domek totalnie w moim stylu. Mi się on mega podoba, więc serio tutaj mega propsuje. No i tak w sumie tutaj, by the way, moi drodzy, powoli nam
się tutaj w ogóle kończą wolne działki na wyspie, no bo tutaj kurde każdy widz zajmuje swoje miejsce, no i normalnie tutaj ciężko jest coś znaleźć dla siebie, co nie? Jakby serio, ten tutaj właściwie wieżowy postawiłem tak tutaj ledwo, no bo to była moja farma bambusów, ale no kurde, tak ogólnie. I właśnie, jeszcze jest taka jedna kwestia, którą muszę wam pokazać. Teraz coś pyta Elviso, ale czemu ten twój wieżowiec tak właściwie? On idzie pod ziemię, jakby jaki jest tego cel, aby on szedł w dół zamiast w górę, skoro twoja wyspa jest na górze, a nie w dole. I teraz byczki, was mega zdziwię, ponieważ ogólnie na wczorajszym streamie, a nawet już tutaj bardzo tak przedwczorajszym, ogarnąłem jedną kwestię. Uznałem, że w tamtym miejscu mojej wyspy, a właściwie tej naszej wyspy, będziemy budowali to. I teraz normalnie pod naszą wyspą powstaje kolejna wyspa, na której będziemy sobie budowali, ponieważ tak szczerze, no, na samej górze zostało teraz mega mało miejsca, a musimy tutaj mieć miejsce też dla nowych widzów, dla każdego, żeby nasze miasto się tutaj non-stop prężnie rozwijało, więc tutaj naprawdę, jeśli chodzi o to, to musimy iść dalej po prostu. Aż to właściwie niżej jest wszystko spoko, no to kurde, czemu nie, jak już tutaj właśnie, by the way, bo ja mam teraz gammę w Minecrafcie, co nie złączono, więc nie wiem też tutaj w ogóle, czy ta trawa będzie tutaj rosła. Wydaje mi się, że powinna, ale kurczę, nie mam jednak pewności, jakby z tego, co mi się wydaje, raczej powinna rosnąć, ale no też tutaj trzeba sobie chodzić, żeby ona rosła, co nie? No bo tak samo jak tutaj wiecie, grass dirt też rośnie w kopalniach, więc w sumie dałoby teraz chyba tak zrobić, żeby ten dirt się jakoś potem zazielenił, co nie? Tak mi się ogólnie byczki wydaje. Tutaj właśnie w tej by the way, sobie teraz polecimy na swoją wyspę, wpisując sobie is, to jest komenda z iską, czyli oczywiście wyspa, elegancko. I właśnie, by nie, w tamtym miejscu spójrzcie, jak Virtinix ogarnął to kasyno. Ej, naprawdę, chłop tutaj buduje to zawzięcie od kilku dni i jemu to wychodzi rewelacyjnie, jakby spójrzcie, kasyno tu jest normalnie w środku. Wow, tu jest nawet taka już trochę recepcja zrobiona, ej kurde, wow, tak szczerze, jak on to skończy, to będzie mega mocna konstrukcja, będziemy mieli strasznie mocny content na streamy, że będziemy sobie jakieś tutaj budowali maszyny rosujące, naprawdę, kurde, więc mega to jest mocne, tym bardziej, że to będzie miało w ogóle jeszcze jedno piętro, więc kurde, mega to jest mocne, to się bardzo prężnie rozwija, tak samo jak wojna pranków między widzami na naszej wyspie, no bo tak szczerze, byczki, ja powiem tyle, ja ogólnie byłem pewien, że jak wbiję coraz więcej widzów na moją wyspę, to będzie pod tym względem problem, że oni będą między sobą rywalizowali, okej, kto ma być lepszy, kto ma mieć lepszą budowlę, kto ogólnie ma mieć tutaj większe wpływy na wyspie, no i tak. Zauważyłem po prostu, że naprawdę tutaj widzowie się mega biją o władzę na wyspie. Nawet tutaj kurde się boję, co będzie dalej, no bo tak tutaj szczerze, no wiecie, aktualnie jest spora spina, ale co będzie, jak my pozwolimy im tutaj dalej tak mocno tutaj ze sobą walczyć, jakby tutaj serio, mamy teraz takie poziomy pranków, że naprawdę boję się, co będzie kolejne, w ogóle mi teraz pisze kiki tepki się, więc spoko, TPA kiki, zobaczmy, WP kiki, co się tam teraz stało, bo tam mi w ogóle tutaj pisało, że ten pożar na jej domku, to on w ogóle zabił chyba jej zwierzaka, ja nie wiem w ogóle co jest, ej! Co jest? I on jest teraz pod ziemią na tej naszej drugiej wyspie. Ona jest tu normalnie z żółwiem. To jest wiesiu. Okej, nie mam zielonego pojęcia. Po co ona zniosła żółwia? Aha, bo ona pewnie z nim spadła, podkopali ją i ona spadła tutaj i nie umarła dzięki temu, ej szczerze, mega spoko, bardzo propsuje, bardzo fajnie by nie, bardzo fajnie. Zresztą tutaj właśnie jest, właśnie, jeżeli chodzi o naszą wyspę, to na tym piętrze jedyne miejsce, które nam tak na dobrą sprawę zostało, to jest ta przestrzeń koło willi, wiecie, bo w tym miejscu możemy jeszcze sobie postawić sporo tutaj, to jest jakaś w ogóle tabliczka, czekajcie, to jest jakaś informacja, zostawić teren budowy. Okej, Kubalonka to pisał, okej, więc tak szczerze w tym miejscu widzę, że tutaj planuję kolejny spoko projekt, więc bardzo fajnie, bo tutaj mamy tutaj sporo miejsca tam do bariery, więc styl idealnie, naprawdę tutaj widzowie tutaj mega sporo tutaj się angażują i kurde, robią tutaj postępy, tak samo sobie zadałem, kurde, mało w sumie teraz gram, bo po prostu mam teraz sporo na głowie, ale sobie wbiję i postawię sobie wieżowiec, to nie? Więc właśnie, byczki, też tutaj właśnie wracając ten mój wieżowiec, będzie jeszcze po to, że jak już całą tą wyspę niższą wypełnimy dirtem, to sobie pociągniemy odległościowo to do tego wieżowca, żeby on jakby tutaj sięgał z naszego pierwszego piętra z tej niższej wyspy na wyższą wyspę, więc imo, mega mocny pomysł, zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie, bo naprawdę, też zanim my tą wyspę tam postawimy niżej, tam to zajmie chyba tydzień, ponieważ tam jest serio tyle tego dirta potrzebne, że ja pierdzielę i naprawdę, tam jest tego dirta totalnie masa potrzebna, więc nie wiem jak to wyjdzie, ale bądźmy tam po prostu dobrej myśli, co nie? Bądźmy by nie dobrej myśli, będzie gitara, ale sam fakt, że on jej spalił pół domku, to jest naprawdę mocne, bo to jest, wiadomo, że ona go sobie tutaj mocno odbudowała, co nie? Ale naprawdę, tutaj spójrzcie, no kurde, on tutaj normalnie był różowy, a on jej wszystko wymienił na jakieś pomarańczowe dywany, w ogóle i tak, ja tak szczerze, zawsze tym drewnem tak żygałem, jakby według mnie to było najbrzydsze drewno w Minecraftie, właśnie, by the way, byczki, wbijajcie na Crafting City i też sobie swoje wyspy twórzcie, albo wchodźcie na moją wpisując Tepa Elviso, tutaj każdy wchodząc na serwa, może sobie na moją wyspę się do mnie tepnąć, co nie, albo do kogoś tutaj z widzów, którzy są właściwie na serwerze, tutaj serio też tutaj przyjmują, ej wow,
i tu jest tej tajna baza. Ej, czyli to ją właściwie odkryło, co nie? Ej, spójrzcie tylko na to, czekajcie, w ogóle, gdzie było to wejście? Zobaczmy sobie, gdzie było to jej wejście. Okej, ono było tak schowane elegancko, o kurde. Tu było wejście do tej tajnej bazy. Ej, Steel, jakby naprawdę, on nie tutaj pół chaty właściwie zjarał, co nie? Nie mam w ogóle żadnego pojęcia, jak on to zrobił, ale naprawdę, chłop normalnie jej spalił tutaj chatę. Ej, tutaj powiem, że jest mocna bitwa, ja się boję, że ta wojna ich się potoczy tam zbyt daleko, a naprawdę się tutaj coraz bardziej boję o to, że ich spina się jakoś na mnie też tutaj przełoży. Co nie? Co nie, byczki? By the way, ona sobie zrobiła tajną farmę brodawek pod spodem, bo ona produkuje nielegalnie napoje procentowe z potek w Minecrafcie, więc wiecie co? Ja może je tutaj zgarnę, bo nie mam na to żadnej akcyzy, wiecie? Ale tutaj potrzebuję mieć tutaj oczywiście jakieś datki też na siebie, żeby... No wiecie, jestem tutaj właściwie z tej wyspy gospodarzem, więc tutaj musimy o nią sobie równie dbać, co nie? No i co teraz, Kiki? Cześć, Elvis! No cześć! No i teraz twoja tajna farma normalnie wyszła i już o niej wiem, widzisz, już o niej wiem, więc żeby nie było, ja to rekwiruję, bo to jest tajne bez mojej wiedzy, więc to nie ma tutaj prawa bytu, nawet sobie tutaj skopmy ten piach, żeby nie było, moi drodzy, nie ma takiej możliwości, żeby sobie tworzyć tutaj tajne budowle bez mojej wiedzy, naprawdę, tym bardziej jakieś tutaj zarobkowe, co nie? Moja bimbrownia! Ej lol, jeśli to wyspa tutaj maga zjarała, co nie? Więc pomóżmy jej, skopując to coś, też tutaj w ogóle ta woda nam tutaj, która tutaj zlatuje niżej, wiecie, więc dość kiepsko, ale szczerze, jak ta wyspa nisza też w ogóle tutaj będzie już ogarnięta, to tutaj będzie tutaj mega mocna budowla. Czy to jest kubolonka? Czy on to normalnie zjarał? Nie mam pojęcia, ale tutaj naprawdę ekipa odwaliła kawał roboty tutaj, wajda, wiecie co? No mu teraz jakąś tutaj też tabliczkę przy okazji, kto to zrobił, bo naprawdę jestem ciekawy, czy domek się zapalił sam, czy on go je podpalił, bo tak szczerze, to było tak niejasno powiedziane, że teraz nawet tego nie ogarniam do końca, więc sekundka, zgarniam sobie jakieś tutaj tabliczki szybko, więc raz, mam tu jakąś siekierę? Mam siekierę, raz i dwa, teraz tak, on był gdzieś tam, w ogóle, wiecie co, wybijmy to, żeby, no bo tak w sumie, i tak sobie je musi teraz naprawić, co nie? Teraz tak, gdzie jest kubalonka? Tu jest, ej mordo, stój, mordo, stój, mordo, stój, czekaj, byku, 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 kto podpalił ten dom, bo jestem ciekawy, kto go zjarał. Jestem mega ciekawy, kto go zjarał, czy on się kogoś tutaj sam zapalił, no bo kurde, ogień się znikąd nie wziął, co nie? Ogień się znikąd nie wziął normalnie. Masz tu tabliczkę, mordo, jestem ciekawy, jaka jest prawda. Dajcie mi poznać prawdę. Ej, to, ktoś chyba umiera w ogóle. Jutro o 18 jest msza za Stacha. O kurde, biedny pewnie piesek tak do mnie mam, ale teraz wait. Kubalonka, kto spalił tą budowlę? Jestem ciekawy. Kto ją spalił? Dajcie mi znać. No ja pytam, kto zjarał? Dajcie mi znać, kto zjarał, a nie jakiś tutaj zwierzaki, no bo to jest serio, potrzebuję głównie info na temat sprawcy, żeby ewentualnie móc czegoś tutaj mieć konsekwencje, co nie? Naprawdę, kto to spalił? Naprawdę, to był wypadek, okej, czy to był bardziej wypadek, ale skąd wy wzięliście tutaj w ogóle ogień, o kurde, chyba sobie teraz po prostu wpiszemy is, ej, albo sobie znajdziemy na niższą wyspę, tak też można oczywiście, tak też można, bo też jest tutaj, by the way, TPA, kubalonka, to będzie prostsze i szybsze, okej? Okay? Bo my, nie, okej, okay, mam fajerwerki, więc spoko, okej, okay. Elvis nawet prawie zginął, ja zginąłem prawie niby jak ja prawie zginęłem, nie mam pojęcia, ale tutaj naprawdę ta Hacienta jest tak totalnie, jest to jakiś nowy obraz w Minecrafcie, co jest? Pierwszy raz takiego tutaj w ogóle widzę, szczerze, to chyba jest jakieś nowe, kubalonka miał wypadek i to on zrobił, okej, czyli to on spalił jednak, okej, czyli to jest normalnie, ej, gdzie ja jestem? Co się stało? Co mnie tak tepło niżej? Jakim cudem? I to był jakiś bug, czy o to tutaj chodziło? Czemu się tak tepło nagle niżej? Nie mam żadnego pojęcia, więc ja polecimy teraz na iskę, ale nie specjalnie. Okej, czy to nie była jakaś tam taka celowa próba zniszczenia domku, więc szczerze, gdzie nam zaraz dzieją takie w ogóle akcje, że naprawdę ja się boję, co będzie dalej na serwerze. No bo kurde, mamy na wyspie dosłownie 5 widzów i spójrzcie, kiedy są teraz spiny, bo tutaj aktualnie jedyna osoba, która się tutaj w żadne spiny nie miesza, to jest Mizlamp, który jest nowy i chłop sobie po prostu siedzi na serwerze i buduje z tyłu swój domek, okej? On tu nikomu nie wadzi, on nikim nie rywalizuje, on sobie po prostu buduje na spokojnie, co nie? Po co ma się chłop trenować, no nie tak szczerze? Domek byczko to nie merwaltyni, bo to jest totalnie mój styl budowania. Drewno świerkowe i ciemny dąb, totalny top. To jest totalna topka, mordo, serio to mega propsuje. Liście dżunglowe, ej serio, chłop ma taki styl budowania, że naprawdę ten domek będzie jednym z lepszych na serwerze, więc byczku, mega gratki tu z mojej strony. Więc szczerze, byczki, nie mam zielonego pojęcia, jak to będzie na tym serwerze dalej, ale ogólnie mi się wydaje, że tym więcej będzie na naszej wyspie widzów, a chyba jutro wbija w ogóle jeszcze jedna witka na wyspę, to naprawdę to będzie mieli mocne kontenty, mocne rywalizacje i naprawdę mega mocne wojny i spiny, więc mój drodzy, po prostu teraz w tym momencie powiem tyle, subujcie kanał z dzwonkiem, bądźcie na bieżąco, polecam moje streamy codziennie o 20, no i nic nie przegapcie, więc dziękuję, a my się widzimy na filmie jutro i na dzisiejszym streamie, więc jestem ciekawy, co tu będzie dalej, więc siemaneczko, eleczko i joo!